opcje podświetlenia w zegarkach Casio G-Shock serii GA100. Jeśli chcą Państwo zmienić czas podświetlenia w zegarkach Casio serii GA100, należy przejść do trybu Timekeeping, w którym przytrzymujemy przycisk A, czyli lewy górny, do momentu przejścia do ustawień. Jesteśmy w trybie ustawień, następnie przechodzimy do przycisku C, czyli lewy dolny i naciskamy go 9 razy do momentu wyświetlenia się odpowiedniego komunikatu, czyli LT1 lub LT3. LT1 oznacza podświetlenie w czasie 1,5 sekundy. Możemy to zmienić przyciskami z prawej strony. LT3 oznacza podświetlenie przez 3 sekundy. Wszystko akceptujemy przyciskiem lewy górny, czyli A, a aktywujemy podświetlenie przyciskiem prawy górny. Zdecydowanie 3 sekundy. Możemy również włączyć funkcję AutoLine, czyli automatyczne podświetlenie zegarka w pozycji pod kątem 40 stopni. Robimy to przytrzymując przez 3 sekundy przycisk B, czyli prawy górny. W ten sposób aktywujemy AutoLine. Sprawdźmy. Oczywiście ręczne aktywowanie również działa. Żeby wyłączyć AutoLine, również naciskałem przez 3 sekundy przycisk B, prawy górny. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do naszego sklepu zegarek.net.